kochani, witam Was na moim kanale w filmiku, który jest wyczekiwany przez Was na pewno bardzo, 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 bo jest to book haul, czyli coś, co uwielbiacie. Ja mam tu dość dużo książek, ale chyba jako ostatnią otworzę paczkę, którą się odebrałam i pokażę Wam, co mam. Widzę, że pewne książki niestety widzicie, więc muszę się pozbyć tych z góry. Zaczynajmy book haul. Mam tutaj Katie Center i to, czego pragniesz, czyli książkę, którą aktualnie czytam. Nie jestem jakoś zatrważająco daleko. Zaczęłam tą książkę. Jest to nowa książka Katie Center. Ja uwielbiam Katie Center. Jest to zwykły obyczaj, ale naprawdę dość miło mi się to czyta. Jak na razie ta okładka jest trochę nieadekwatna do historii. Zobaczymy, jak to będzie dalej. Kolejna książka. Jest to książka, którą przeczytałam w tym miesiącu, o której trochę mówiłam, czyli Brightonowi, mój książek. Książka, która mi się naprawdę bardzo podobała. Więcej dowiecie się tak naprawdę w recenzji oraz w maratonie z tygodniowego maratonu Wiosenne Porządki. W tamtym filmiku znajdziecie szczegóły dotyczące czytania tej książki i mojej opinii. Ogólnie rzecz biorąc, książka mi się bardzo podobała i chcę teraz kupić kolejny tom, ponieważ mimo, że ta historia jest dość błaha i prosta, no to naprawdę mnie oczarowała. Kolejne mam zakupy z Biedronki. One nie były planowane. Mam tutaj Żółwie aż do końca, czy książkę Johna Greena, której nie przeczytałam. Kosztowała mi 10 zł, a więc nie było mi szkoda pieniędzy na tą książkę. Tak naprawdę, co mnie tutaj zaciekawiło, to bodajże, że nastolatka zmaga się z chorobą psychiczną. Nie wiem, jak to będzie opisane, pewnie nie jakoś wnikliwie bardzo, ale to mnie zaciekawiło, bo nie czytałam takiej młodzieżówki o chorobie psychicznej. Czytałam tak naprawdę książkę trochę biograficzną Justyny Słuchanek, o tak naprawdę jej depresji, ale tutaj z chorobą psychiczną, która się zmaga, takiej młodzieżówki nie czytałam, więc chęcią się zapoznam. Jeżeli chodzi o tą książkę, córki latarnika, myślałam, że to jest córka. Jeżeli chodzi o tą książkę, to tak naprawdę jest tylko jeden powód, dlaczego ją wzięłam. Tutaj jest napisane, że Elizabeth stopniowo traci wzrok, nie jest w stanie już czytać książek, które kocha, ani podziwiać obrazów, które poruszają jej duszę. Ta książka, ten opis krótki sprawił, że bardzo jestem ciekawa. Jest napisane, że doskonała lektura dla miłośników Sióstr Bronte i Jodi Picoult. Nie wiem, czy tak to się czyta, nie czytałam nic z tej autorki, więc wydaje mi się, że to będzie dobra powieść. Coś obyczajowego, coś zwykłego, ale coś miłego, więc z chęcią przeczytam tą książkę. Kolejna książka, którą tutaj mam. To jest książka, którą mój chłopak mi kupił w związku z takim naszym... że chorowałam na COVID-a. Jak Wam to mówię, to wydaje mi się, że się pokazywałam, ale nie jestem pewna, więc to pokażę. Czyli Billy Milligan, Człowiek o 24 twarzach. Książka mi się bardzo podoba, jestem w trakcie jej czytania. Przerwałam na rzecz recenzenckich, no jestem na 82 stronie, więc nie jestem jakoś znacząco daleko, ale bardzo mi się podoba i wrócę do niej, gdy tylko będę miała tą możliwość. Dobra. Mam tu jeszcze jedną książkę od wydawnictwa, nawet dwie. Po pierwsze, Toksyczna matka, czyli Jak bronić się przed wpływem, przed jej wpływem i ustalić granice. Czyli książka o poprawnych relacjach z matkami, o relacjach, które są krzywdzące, sprawiają dużo bólu, które sprawiają nawet jakieś tam traumy. W związku z tym ta książka mnie bardzo ciekawi. Są tu kobiety, jak i mężczyźni, opisują swoje takie przemyślenia. Jest to reportaż, dość ciekawy. No jestem ciekawa po prostu tej książki. Długo na nią czekałam, ale jest bardzo krótka, czego się nie spodziewałam, co nie oznacza, że będzie dobra, więc nie mogę się cieszyć, że się przyszła. Mam jeszcze tej książkę, której jeszcze recenzji nie zobaczyliście, którą przeczytałam i nie wiem, jak się z tym czuję. Nie mogę zebrać myśli. Jest to Głowa pełna duchów Paula Tremblaya. Książka mi się na początku bardzo podobała, później mam mieszane uczucia i nie umiem ich zebrać jeszcze w całość. Potrzebuję trochę dni, oczywiście recenzja będzie niedługo na kanale. Znaczy na kanale już niekoniecznie, bo była ona na vlogu, będzie na Instagramie i będzie w podsumowaniu i na pewno zbiorę myśli, dlatego też muszę się bardzo zastanowić, bo ciężko mi jest cokolwiek o tej książce powiedzieć. Miała być naprawdę intrygujący horror. Nie wiem, co dostałam. Muszę się na tym naprawdę zastanowić. Ta książka nie jest zła. Ona mi się bardzo podobała, ale potem na samym końcu była odmienna niż sądziłam i muszę to bardzo głęboko przeanalizować i poczytać też opinie innych, żeby może bardziej pewne rzeczy zrozumieć i żeby nie mieć takich problemów i komplikacji podczas interpretacji pewnych czynów bohaterów. W ogóle wydawało mi się, że tyle kupiłam, a jak tak lecimy, to niezbyt.
Co to jest Malina? Książka, którą pokazywałam wam, że kupiłam w trakcie chyba jakiegoś maratonu. To jest książka tak naprawdę Anety Jadowskiej. Kroniki rodziny Koźlaków. Ja szukałam czegoś, co mogę przeczytać przed tak naprawdę... ojeju, jakie to są duże litery. Szukałam czegoś, co mogę przeczytać przed całą serią o Dorze Wilk, na którą poluję, która znalazłam w super cenie, ale budżet mi na to nie pozwala. Mam tu książkę Anety Jadowskiej, Cud, Miód, Malina. Książkę, która jest taką kroniką rodziny Koźlaków. Z tego co wiem, można ją czytać osobno, jest humorystyczna, jest bardzo fajną fantastyką i chcę ją najpierw czytać, zanim kupię tą całą heksalogię, 6 tomów o Dorze Wilk, którą zamierzam kupić już niedługo, więc chciałabym najpierw zapoznać się z Cud, Miód, Malina. Kolejna książka to 10 minut i 38 sekund na tym dziwnym świecie, które kupiłam od Julki Prokop w stanie praktycznie idealnym, więc dziękuję ci bardzo, Julka. To jest książka, której byłam ciekawa, o której Julka się wypowiadała, akurat jej chyba z tego co pamiętam nie przypadła do gustu, czy była taka sobie, że zmieniła się jej opinia w trakcie czytania. Ja ze względu na cały hype, na po prostu popularność tej książki bardzo ją chciałam. Od Julki kupiłam ją troszeczkę taniej i bardzo się cieszę, że ją mam. Nie myślę, że ją przeczytam jak większość z tych książek. I jeszcze kilka książek z tego samej paczki z Empiku, w której był Cud, Miód, Malina, czyli Będziesz siedzieć o polskim systemie niesprawiedliwości. Bardzo na to długo na tą książkę polowałam i w końcu ją zamówiłam. Lot nad kukułczym gniazdem, czyli książka, którą odkryłam niedawno i odkryłam tak naprawdę o czym jest, bo ja wiedziałam, że coś takiego jest, ale odkryłam o czym jest i że to naprawdę mnie intryguje, więc ją zamówiłam. I w tej samej paczce było jeszcze Niewidzialne życie Adileru, czyli książka, która ma niebieskie gregi, która mnie zachwyciła, której jestem bardzo ciekawa. Bardzo dużo pochlebnych opinii słyszałam, ale chciałabym się przekonać, jaka będzie moja. Lecimy dalej. Remigiusz Mróz i Szepty poza nicości, trzeci tom, na razie trylogii, o Sewerynie. Boże, jakie tu są piękne litery! Aż nie mogę uwierzyć, że to jest wydawnictwo Filia. Bo zawsze Filia ma takie małe litery. Ale ta seria ma litery dość w porządku. Ja nie czytałam żadnego z tych tomów, to jest trzeci. Mam oczywiście wszystkie trzy na półce, kiedyś na to przyjdzie czas. Jeszcze jedna książka z Biedronki, którą kupiłam w zeszłej promocji za 10 zł. To jest w ogóle pierwsza książka, którą tam kupiłam. I to jest Zwyczajna przysługa. Ja oglądałam film na podstawie tej książki. Bardzo dawno temu i bardzo mi się spodobał. To jest film, to znaczy ja oglądałam film, w którym grała ta aktorka Co w plotkarze. I ogólnie rzecz biorąc, bardzo mi się spodobała ta historia. Jestem ciekawa, jaka będzie w książce. Jest to tak naprawdę historia obyczajowo-tillerowa. Są przyjaciółki, mają synów bodajże w podobnym wieku, oni się przyjaźnią, a tak naprawdę ta przyjaciółka próbuje w jakiś sposób odebrać jej jakąś część życia. Z tego co pamiętam, ale bardzo dobry był film, więc wzięłam sobie książkę. Oczywiście za 10 zł. Kolejna książka za tym razem, też 10 zł. To jest książka, którą już przez pewien czas chciałam. I to jest książka, którą chciałam, a zawsze mi było szkoda pieniędzy. Nawet jak była na minus 50%, to mówię bez przesady. Jest to Pamiętnik Księgarza. Czyli książka, którą bardzo długo chciałam z dawnictwa Insignis. O takim prawdziwym pamiętniku księgarza, bodajże ze Szkocji. Tak, ze Szkocji. Który przejmuje podupadły antykwariat i postanawia rozkręcić ów bez wątpienia niełatwy interes. Jak się okazuje, decyzja ta wywraca jego życie do góry nogami. Czyli coś ciekawego, coś dla miłośników książek. Jestem bardzo ciekawa, bo jest ona bardzo dowcipna ponoć i po prostu jestem tego bardzo ciekawa. I wtedy też kupiłam za 15 zł akurat ta książka. To jest książka Filipa Springera. Są różne opinie o tym autorze, jak i o tej pozycji, ale 12 nie myślę, że uciekniesz. Co nie będę wam mówić, o czym jest ta książka, bo tak naprawdę chyba wydaje mi się, że trzeba ją przeczytać, żeby to zrozumieć. Wiem, że tu jest temat Skandynawii ten temat będzie tutaj będzie po prostu rozwijany. Czytałam opis kilkanaście razy i wiem, że ją chciałam przeczytać, ale wydaje mi się, że tą książkę trzeba poznać, żeby zrozumieć opis. Jest tak naprawdę na chwilę obecną nie powiem wam za wiele, mam nadzieję, że niedługo uda mi się ją czytać, a Wydawnictwo Czarne jest obiecujące, więc ufam, że ta książka będzie dobra. Wiecie co, nie mogę uwierzyć, że to już wszystkie książki. Mam paczuszkę, będę ją otwierać nożyczkami i będę patrzyła, co jest w środku, akurat przed chwilą przedzielam. Dobra. Położę ją sobie na kolanach. Nie będę wam pokazywać paczki. O, dostałam, bo... Ja, ale super. Tak, dostałam kod darmowy do aplikacji Empiko. Akurat ostatnio
słucham Empik Go, więc nie pokażę Wam tego kodu, ale słucham Empik Go, mam 30 miesiąc wykupione, 30 dni, korzystam teraz z innego kodu, więc chęcią z tego również skorzystam, jak tam się skończy. Janusz biznesu. Mam tu 3 książki, z czego stan jednej już mi się nie podoba, stan drugi podoba mi się średnio. Boże, te zamówienia z Empiku. Dobra. Nie, no tą książkę chyba pójdę reklamować, no bez jaj. Empik, pomimo, że u Was pracowałam, nie, tą książkę idę oddać. Idę wymienić książkę. Przykro mi, boże, jestem zdenerwowana już. Ostatni trop, tajemnicy zaginięcia sióstr Lion. To jest książka, która mnie bardzo zaintrygowała, która miała bardzo dobre opinie i wydaje mi się, że nie przeżyje tego, że i tu jest róg zgięty, i tu jest róg zgięty, i tu jest taka dość znacząca dziura, i tu jest porysowane, i cała książka jest brudna. No jestem zdenerwowana i wydaje mi się, wydaje nam się wydawnictwo, że trzeba, znaczy wydawnictwo pozańskie, ale wydaje nam się taka grupa ich takiej, no. Grupa chyba wydawnicza, nie wiem, nie chcę kłamać, bo nie znam się tak, bo jestem w tym wydawnictwie. Prawda jest taka, że no, stan książki nie podoba mi się i zastanawiam się, czy nie iść jej oddać. Dałam sobie 29 zł i jej stan mi się po prostu nie podoba, więc zastanowię się nad tym. Powiem, jutro pójdę do pani i powiem, że byłam na infolinii i tutaj sobie chcę wymienić, jeżeli oczywiście stan będzie lepszy. Bo jest stan tragiczny, ale książkę bardzo chciałam, bo byłam ciekawa tej historii. To jest zagadka kryminalna Ameryki i te dziewczynki tutaj jeszcze się gdzieś odnalazły, z tego co kojarzę, po bardzo wielu latach zostało rozwiązane i powstała na ten temat książka. Dobra, dalej idziemy. Już się boję po stanie pierwszej książki. Stan drugiej książki jest chyba okej. Jest to książka Cień i Kość Leigh Bardugo. Książka z Uniwersum Grishów. Ja jeszcze z Uniwersum Grishów nic nie czytałam. Jest piękna taka zakładeczka tutaj, niebieściutka. Książka wydawała mi się, że jest w ogóle bardzo długa, ale ona ma 280 stron. Boże, myślałam, że to będzie coś grubego. Ja jeszcze zawieram dodatkowy list, ma tylko 280 stron, no nieważne. Ja bardzo długo chciałam przeczytać tę serię, a zagadnę na serial, no po prostu mi się to gdzieś tam przybliżyło, stało się to szybciej. I ostatnia książka, która jak zwykle róg. No Empik. No jestem zdenerwowana i że Empik tak traktuje te książki, ale to jest już grubasek 500 stron prawie. Nawet ponad, no 500 stron. Jest to bum bum bum, Gołąb i Wąż. Ostatnio Zuza z Zakrzyżkowanych mnie strasznie do tej książki po prostu sprawiła, że bardzo chcę ją przeczytać. I ta Zuza z Zakrzyżkowanych sprawiła, że ją zamówiłam. No i zamówiłam Gołąb i Wąż, bo ja też zamówiłam drugą część, za dużo pieniędzy nie miałam, więc zamówiłam tylko pierwszą. Jestem bardzo ciekawa, bo za czasów, kiedy ja czytałam fantastykę, nie było tak dużo wiedźm jako głównych bohaterek, czarownic, a tutaj tak naprawdę jest wiedźma i łowca czarownic połączeni świętym związkiem małżeńskim. Więc jestem bardzo ciekawa, w jaki sposób będą połączeni, jak to będzie wyglądać. No, cała fabuła jest dla mnie intrygująca i jestem ciekawa, jak to wszystko wyjdzie. To jest wszystko w tej paczuszce, nic tu więcej nie mam. Ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie tego filmiku. Dziękuję Wam, że ze mną jesteście. Mam nadzieję, że book haul Wam się podobał. Teraz ten kolejny book haul będzie, trzeba troszeczkę poczekać, ale mam nadzieję, że pomimo wszystkiego jesteście zadowoleni, że book haul na moim kanale się pojawił. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie i do kolejnego odcinku. Pa!